19 września, kilkanaście minut przed godziną 20, doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, gdzie mężczyzna z niewiadomych na tą chwilę przyczyn wpadł do kanału dopływu rzeki Piławy w pobliskim sąsiedztwie numer 128 przy ulicy Brzegowej w Dzierżoniowie. Do wzywającego pomocy pierwszy ruszył policjant po służbie. W godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie przebywającym w kanale rzeki Piławy. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy to, co w zgłoszeniu, kilku świadków na miejscu. W kanale dopływie rzeki Piławy leżał mężczyzna. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu mężczyzny z kanału, udzieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Dalsze działania polegały na badaniu parametrów poszkodowanego, był przytomny, komunikatywny, bez widocznych obrażeń. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pogotowie zostało przekazane ratownikom pogotowia medycznego. Czy to prawda, że mieszkańcy mu udzielali pomocy? Z tego, co ustaliłem, tak, jeden z mieszkańców był na miejscu przed nami, zszedł do niego, udzielił mu pierwszej pomocy. W działaniach brały udział dwa zastępy PSP Dzierżoniów. Działa na miejscu również policja oraz pogotowie.